witajcie kochani w kolejnym holu lumpeksowym. Dzisiaj pokażę Wam rzeczy z wielkiej wyprzedaży, a właściwie z dwóch wyprzedaży w dwóch różnych sklepach oraz rzeczy z Vinted. Oczywiście będą jakieś rzeczy vintage, jak zwykle. No i kochani, ostatnio oczywiście ja zawsze praktycznie chodzę na te wyprzedaże, bo można wtedy kupić rzeczy od złotówki do 5 zł, ale najwięcej jest rzeczy takich koło 2-3 zł. I zazwyczaj udaje mi się kupić naprawdę fajne, markowe rzeczy, w dodatku takie rzeczy, które będą mi przydatne. No bo po co miałabym nawet za 2 zł kupować coś, co będzie nieprzydatne, oczywiście. Kochani, namawiam Was na zakupy na wyprzedażach, bo czasem naprawdę przepiękne perełki można upolować za naprawdę mniej niż kosztuje pół chleba. Także zapraszam. Na początek pokażę Wam te najtańsze rzeczy, żebyście zobaczyli, jak fajne rzeczy za 2 zł kupiłam. Kochani, pierwsza rzecz to jest taka spódniczka. Spódniczka vintage. To jest naprawdę spódniczka vintage. Firma Foxy i ona jest taka z lat 70. bodajże. To jest prawdopodobnie poliester lub wiskoza z poliestrem. Nie ma na metce tego wyszczególnionego. Rozmiar 38, ale to jest takie 38 znowuż francuskie, czyli dobre na mnie. 36 tak naprawdę. I świetnie leży ta spódniczka. Zobaczycie zaraz w przebiteczkach. Te spódniczki, powiem Wam, vintage'owe są naprawdę super, bo nie wiem dlaczego, ale kiedyś szyto te rzeczy jakoś tak starannie i one lepiej leżały na sylwetce. Nie wiem dlaczego, ale dzisiejsze rzeczy bardzo często po prostu źle leżą. Są szyte niedbale z jakichś takich resztek materiału, nie wiem, czy po prostu szyją z tego, co im popadnie, co im zostanie z tych materiałów nieraz. No i po prostu te rzeczy niedobrze leżą. Natomiast to naprawdę super leży. No i za chwilę zobaczycie to właśnie w stylóweczce z kolejną rzeczą, którą jest sweterek. Aha, ta spódniczka kosztowała kilka złotych, ale już dokładnie nie pamiętam. Natomiast sweter, który zobaczycie z nią, a którego nie mam tutaj, bo jest w praniu, ale jest to taki świetny sweterek z wiskozy, z bawełną, golfik, z takimi lekkimi marszczeniami na rękawkach i zestawiłam te dwie rzeczy kolorystycznie, bo sweterek jest ciemnozielony, a spódniczka jest jasnozielona i do tego można świetne ciemnozielone kryjące rajstopy, botki albo jakieś trapery i będzie przepiękna stylówka w stylu lat 70. właśnie. Bardzo wygodna, bardzo przyjemna i ciepła i w fajnych jesiennych kolorach, przyznajcie. No, w każdym razie sweterek kosztował 3 zł, więc całość wypadła około 10 zł, więc no jak na cały strój to uważam, że super sprawa. Dobrze, to jest spódniczka. Następna spódniczka nie jest już vintage. To jest spódnica marki Topshop. Topshop Petite, ale bardzo fajna, tylko ta spódnica jest na mnie za duża. Zapewne zobaczyliście już tą spódnicę w stylówkach w stylu Versace, bo akurat ją kupiłam i super mi się nadała do jednej ze stylówek. No i tą spódniczkę kupiłam za 2 zł, kochani. Tutaj jest cena jeszcze z lumpeksu i wszystko to było przecenione. 1, 2 i 3 zł, tak jak mówiłam. Kosztowała dokładnie 2 zł i no jest taka imprezowa, ale czasem się przydaje coś takiego właśnie ekstrawaganckiego albo nawet czasem na scenę do jakichś śmiesznych, kabaretowych numerów, bo zdarza mi się takie wykonywać. Także fajna rzecz, jak za naprawdę tak małe pieniądze. No i właśnie w stylówkach Versace super się sprawdziła, bo tam te zwierzęce wzory rule, że tak powiem. Kolejna rzecz, tutaj jest cena, widzicie, 28 zł, ale ten płaszczyk kosztował mnie 3 zł, bo wszystko powyżej 15 zł było po 3 zł. No zobaczcie na zbliżeniach. Na stylóweczkach. To jest płaszczyk, który kupiłam dla mojej przyjaciółki, bo ona jest blondynką, wysoką i będzie świetnie w tym wyglądać, a on jest bardzo fajnie uszyty. To wygląda jakby ten kolor był trochę spłowiały, ale on po prostu taki jest, taki ma być. Taki jasny krem, beż. I ten płaszczyk jest firmy Kujo Handcrafted, czyli super, no ręcznie wykonywana odzież. Genuine Brand Standard. Puh. W każdym razie jest naprawdę świetnie zrobiony, ma fajne detale, ma takie guziczki customized, takie jakby szyte, wykonywane na zamówienie tej firmy. Ja już sobie nie zostawiam tego płaszcza, bo mam bardzo, bardzo podobny w stylu,
a jest naprawdę fajny, taki marszczony z tyłu i wygląda niesamowicie wdzięcznie na takiej szczupłej sylwetce. Także super zakup, mam nadzieję, że jej się też spodoba. Mnie się bardzo podoba ten płaszczyk. No i kolejna rzecz, tu znowu rzecz za 3 zł. Ja nie jestem fanką takiego stylu, to znaczy nigdy bym chyba nie zwróciła uwagi, gdyby to wisiało na wieszaku, że taka rzecz jasna ze złotą nitką, zawsze mi się wydaje, że to już troszeczkę tandetne i takie w złym guście, ale to akurat ta rzecz jest naprawdę piękna. Na pewno pokażę Wam, nie będę się teraz przebierać, bo jest niestety za zimno tutaj na aż tak cienką odzież, ale na pewno zobaczycie ją w stylówkach, bo ona przepięknie wygląda. Nie spodziewałam się, że to będzie coś aż tak fajnego. Zobaczyłam to, przymierzyłam to i zakochałam się. To jest firma Nine Savannah Miller. To jest taka nawet designerska odzież, powiem Wam. Całkiem drogie są te rzeczy i no i zachwyca mnie ten rękaw, po prostu to wygląda przepięknie, jeżeli to włożyć do środka, do spódnicy, do spodni z przodu, nawet na jakąś bluzeczkę na ramionczkach, no naprawdę bardzo fajna, elegancka rzecz i wcale nie wygląda tandetnie, o dziwo. Także jestem zadowolona. No i znowu rzeczy za 2 zł. Tutaj, o, widać ceny 9, czyli to było za 2 zł. Chciałam taki właśnie topik, który można by włożyć ewentualnie pod sweter ze zbyt dużym dekoltem. Bardzo fajny topik z wiskozy, taką lekko srebrną nitką i ja bardzo lubię ten kolor. Mam dużo rzeczy w tym kolorze, więc myślę, że to będzie coś fajnego. Ewentualnie po prostu do bardzo wysokiego stanu i pod żakiet też może coś takiego w lecie być. No myślę, że warto było kupić za 2 zł w ogóle niezniszczona rzecz i naprawdę bardzo urocza i fajnej jakości. No i kolejna rzecz. To tak jak mówiłam, czasem będę Wam pokazywać jakieś rzeczy na lato właśnie z takich wyprzedaży. Za złotówkę, za 2 złote. Świetne spodenki. Nie wiem, czy one są na mnie dobre. Zaraz zobaczycie na mnie i ocenicie, czy one nie są za małe na mnie. Jeżeli są za małe, to dostanie je w spadku moja przyjaciółka, która jest mniejsza ode mnie, niższa, no i będzie na pewno szybciej wejdzie w te spodenki niż ja. One tutaj mają cenę 14 zł, czyli kosztowały 2 zł. Są super, są z wysokim stanem i to jest marka DR Denim, ale naprawdę świetnie zrobiona rzecz, bardzo gruby jeans, zobaczcie. Fajny gruby jeans i fajna taka długość, nie widać pośladków, więc jest ok na jakieś tam plażowe okazje. No i teraz perełka i to już jest coś za, też za 4 zł bodajże, tak. To było z kosza takiego, z jakiejś wyprzedaży i to są spodnie Polo by Ralph Lauren. Zobaczcie, naprawdę świetne spodnie, o prostych takich szerokich nogawkach, bardzo ładnie leżą, nie są zniszczone, są z bawełny oczywiście takiej grubej. Tutaj jest oczywiście logo wyhaftowane, super wszystko, metki, pięknie odszyte spodnie, więc na pewno to jest oryginał i nie mam co do tego wątpliwości po ich włożeniu. Bardzo dobrze się noszą, są mega wygodne na co dzień i do wielu rzeczy pasują, bo to jest taki granatowy, taki navy blue. Naprawdę, no jak za 4 zł, to ja jestem zachwycona tymi spodniami. To jest po prostu hit. No i są bardzo modne teraz, takie właśnie szersze nogawki, a wyższy stan i spodnie, które tutaj ładnie przylegają u góry. Kolejna rzecz na lato, ale oczywiście też kosztowała 2 zł, bo już bym nie kupiła nic droższego na lato, bo naprawdę mam dość. I to jest w dodatku Primark, czyli powiem Wam, że no nie jestem ich fanką, pewnie wiecie już o tym. Ostatnio się troszkę nawet wkurzyłam, bo spodnie z Primarka, które kiedyś kupiłam w Lumpeksie, a wyglądały super, po jednym praniu praktycznie pościły na całym szwie i są do wyrzucenia. Znaczy, no nie chcę mi się ich naprawiać, bo to jest tak słaba jakość. Widać to właśnie po wypraniu, że stwierdziłam, że gra jest niewarta świeczki, lepiej zrobić z nich szmatki. Także no nie zachęcam Was do zakupów w Primarku, bo naprawdę są to rzeczy bardzo, bardzo słabo wykonane i słabo uszyte w większości, przynajmniej te tańsze. Tutaj mamy taki kombinezonik i naprawdę jest super i na pewno ten kombinezon zobaczycie, bo zobaczcie, on ma świetny kolor. To jest taki jakby naturalna biel z takimi paseczkami granatowymi i prześliczne guziczki ma. Tutaj widać. O. To jest niby rozmiar 14, ale ja go włożyłam i w ogóle nie widać, że jest za duży. A zresztą nawet jeśli jest trochę luźnawy, to po to jest taki paseczek tutaj przymocowany, żeby sobie związać i dopasować do talii i już wyglądają super i dzięki temu, że jest troszkę większy rozmiar, to nie są za krótkie te spodenki od tego kombinezoniku.
na pewno zobaczycie ten kombinezon w stylówkach, także zapraszam na jakieś już wiosną, żeby go zobaczyć. Jeszcze kilka rzeczy, mianowicie za 2 złote kolejne marynarka. Kupiłam tą marynarkę, ona jest, ja już Wam pokażę się w niej, ona jest oversize'owa, właściwie to jest męska marynarka, ale przepięknej jakości. Odłożymy to tu. Ta marynareczka to jest Oscar Jacobson i tutaj, kochani, pisze Italy, woven in Lessona. Naprawdę super, wełniona marynarka, taka dwurzędowa, granatowa i stwierdziłam, że za 2 złote to naprawdę nie tylko, że można to włożyć jako taki oversize oczywiście, może to być też męska dla jakiegoś mężczyzny, można z pasem to jako sukienkę włożyć, znaczy nie, to jest za krótkie na sukienkę, ale jako taki właśnie taki fajny blazer, ale nawet jeżeli nie, to te guziki są tak pięknie wykonane, to są guziki z mosiądzu, że dla tych guzików warto było to kupić, jest tutaj ich trochę i gdybym potrzebowała takich guzików, to na pewno dużo więcej zapłaciłabym za same guziki, podejrzewam, że jeden taki guzik kosztuje 2 złote, co najmniej, więc no a jest ich tutaj mnóstwo, więc no powiem Wam, że czasem kupuję właśnie takie rzeczy, nawet jeżeli ich nie włożę, to na pewno się przydadzą właśnie te akcesoria, czy to guziki, czy jakieś części tej garderoby zużyję na 100%. Także też jestem zadowolona, że czasem właśnie takie rzeczy idzie znaleźć. Ale szczerze mówiąc, ona jest w pięknym stanie, ta marynarka, więc nie jest wykluczone, że będzie służyła jako taką marynarkę oversize do paska. No i teraz ostatnie dwie rzeczy. I to są rzeczy już, kochani, trochę droższe. Tutaj kupiłam płaszczyk. Chciałam go ocalić, bo to jest płaszczyk vintage, oczywiście skórzany z lat 80. I ten płaszczyk należy nosić z paskiem oczywiście również, ponieważ jak widzicie, on jest duży dosyć. Poza tym te kroje poszerzają. Gdyby to miało być do leggingsów, to może być to taka pelerynka nawet. Ja nie mam nic przeciwko. Może to być takie luźne, takie śmieszne, trochę oversize'owe, ale jest to dosyć duże, więc ja to próbowałam już nosić z paskiem właśnie, normalnie do spódnicy i całkiem fajnie się to prezentuje. Bardzo ładna skóra z zamszem. Tutaj ma śliczne takie właśnie znowu obciągane guziczki dwurzędowo ze stójeczką, więc bo był bardzo tani ten płaszcz na wyprzedaży. Już nie pamiętam dokładnie, ale coś niecałe 20 zł chyba wyszło to. No i to jest naprawdę bardzo, bardzo niska cena. Tym bardziej, że to jest Sardar London, prawdziwa skóra. No i naprawdę prześlicznie wykonana rzecz łączona z zamszem, z takiej mięciutkiej skóry. Także na pewno będzie noszony ten płaszcz. No i ocaliłam go. I ostatni ciuch to jest coś, o czym już dawno, dawno myślałam. Czekałam, aż sprzedadzą się rzeczy na Vinted i jak tylko sprzedałam kilka swoich jakichś starych ciuszków, to zamówiłam sobie właśnie taką kurtkę, którą już kiedyś zresztą miałam, ale dałam komuś w prezencie, bo obiecałam. No i potem długo chorowałam, żeby sobie znowu ją kupić. To jest kurtka z Zary, z limitowanej kolekcji, takiej właśnie inspirowanej wschodem. Ona jest z takiej wiskozowej satyny. I bardzo, bardzo mi się podobały te wzory. Trochę żałuję, że nie jest większa, ale niestety nie idzie już, no nie jestem w stanie znaleźć większego rozmiaru. Znalazłam tylko XS-ki i S-ki, to jest S-ka. No niestety wolałam oversize'ową L-kę, którą kiedyś miałam, ale powiem Wam, że przynajmniej ta kurtka piękna, jest w pięknym stanie. I naprawdę jest prześliczna, te kolory są powalające. No zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę piękne wzory, piękne kolory i w dodatku ta kurtka jest dwustronna. Jeżeli nie chcemy mieć tak pstrokatej odzieży na sobie, to druga strona jest zupełnie gładka i do wielu rzeczy będzie pasowała. Tym bardziej, że teraz będzie moda na takie właśnie brązy, beże, szarości. Super też, taka prościuśka kurteczka, bardzo ładny materiał. No i ta kurtka kosztowała 70 zł. Co jest najtańszą ceną, jaką znalazłam w całym internecie, bo widziałam już te kurtki po 250 zł używane, a nowe kosztowały bodajże 350, ale naprawdę jest ich tak mało, no
kolekcja limitowana, bardzo rzadko można znaleźć te kurtki po prostu na rynku, a już długo na nią polowałam, więc jestem przeszczęśliwa i chciałam się Wam właśnie pochwalić, że taka wymiana, moje ciuchy za coś wymarzonego. No i teraz ostatnia rzecz to buty, bo ostatnio nie wiem dlaczego mam takie szczęście do butów, ciągle znajduję buty i to takie super jakościowe, za bardzo małe pieniądze. Dzisiaj kupiłam buciki za 3 złote, za 2 złote, 15 złotych. Chyba za 3 jednak. Prześliczne sandały od Echo. Nowiutkie, zobaczcie. Super, super podeszwy, w super stanie. Może raz były noszone. Tutaj jest bardzo oryginalny obcas. Jak podejdę bliżej, może zobaczycie, taka jest faktura fajna na tym obcasie, nowoczesna. On ma w ogóle fajny kształt. No i wiadomo, te sandały Echo są skórzane, są bardzo wygodne. One są na mnie za małe, więc albo będę je sprzedawać, albo podaruję komuś bliskiemu, kto ma taki rozmiar. Także teraz, no niestety jest dosyć zimno już, dlatego też trzeba się odziać. Aha, no i właśnie przy okazji ta kurtka, w której teraz jestem, to też jest nabytek z wczoraj, też z wyprzedaży i jest świetna, naprawdę. Widziałam tą kurtkę już na nowym towarze, ale ponieważ mam dość dużo rzeczy ostatnio, nie kupowałam, bo nie chciałam wydać tyle pieniędzy, a kosztowała 35 zł, więc czekałam aż do ostatka, aż do momentu, kiedy wiedziałam, że już taniej nie będzie. No i tadam, przepiękna taka wełniana, oversize'owa kurteczka, którą właśnie w stylówkach na Versace użyłam. No i ostatnie dwie pary butów. Takie fajne czułenka, też kosztowały kilka złotych, ale to już było troszkę wcześniej. Co mi się w nich spodobało, to, że są oczywiście są skórzane i to jest Clarks również. To jest Clarks Cushion, czyli takie z takimi poduszkami amortyzującymi, bardzo wygodne buty. Super obcas, taki klockowy i w dodatku są na takim mikro koturnie, co powoduje, że te buty naprawdę są bardzo wygodne, stabilne i wyglądają tak nowocześnie, fajnie. Troszkę ciężej już, do niektórych stylówek takich jesiennych to super wygląda. Ostatnia moja zdobycz to buciki, które mnie zachwyciły i mimo ceny 20 kilka złotych je kupiłam, bo to są buty takie na wczesną zimę, na późną jesień, nieocieplane, ale dosyć mają taką jakby wyściółeczkę, ale nie jest to jakieś futro czy coś. Cienkiej skórki, no i przepiękny kształt mają te buty. To są takie klasyczne, skórzane kozaczki. Naprawdę piękne, są tak dopasowane jak skarpetki i są wygodne jak kapcie, naprawdę. Pokażę się Wam w tych butach. Naprawdę, naprawdę bardzo wygodne. I już nie przedłużam, kochani, to wszystkie moje zakupy na razie. Pewnie niedługo zobaczycie jeszcze rzeczy z Vinted, które zamówiłam, bo właśnie udało mi się trochę sprzedać moich rzeczy i w związku z tym zrobię kolejnego hola. A tymczasem zapraszam Was na następne stylówki. Dziękuję za wszystkie polubienia, za subskrypcje. Bardzo proszę, subskrybujcie kanał, jeśli oglądacie i wciśnijcie sobie dzwoneczek. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Cześć!